18 lutego 2003 roku miasto Daegu pochłonęła jedna z największych tragedii Korei Południowej. Pożar w metrze, który wybuchł tego dnia, zabrał ze sobą 192 osoby, a setki innych zostało rannych. Najmroczniejszym aspektem jest jednak fakt, że ogień został podłożony celowo. Daegu, czwarte co do wielkości miasto w Korei Południowej, jest ważnym centrum kulturalnym i przemysłowym. Metro uruchomione w 1997 roku szybko stało się kluczowym elementem miejskiego transportu. Nowoczesne, ale niestety niedoskonałe systemy metra miały na celu zapewnienie sprawnej komunikacji w ekspresowo rosnącym mieście. Ale dlaczego powiedziałem, że niedoskonałe? Na 2 lata przed uruchomieniem metra, w 1995 roku, doszło do wybuchu gazu, który zabił 101 osób. I choć wtedy olbrzymia tragedia doprowadziła do wzmocnienia zabezpieczeń i jakości wykonywania podziemnej kolei, nic nie zwiastowało tego, co miało nadejść już za kilka kolejnych lat. Kim Dae-han był 56-letnim bezrobotnym byłym taksówkarzem, który w listopadzie 2001 roku doznał udaru mózgu, w wyniku którego został częściowo sparaliżowany. Kim był niezadowolony ze swojego leczenia. Podupadł na zdrowiu psychicznym i także wyrażał nastroje przemocy. Mężczyzna wielokrotnie próbował odebrać sobie życie w wyniku głębokiej depresji, ale jego próby przynosiły tylko niepowodzenia. Rankiem 18 lutego 2003 roku mężczyzna w wyniku frustracji i niekontrolowanej agresji zdecydował się na desperacki akt podpalenia. Wszedł do pociągu metra numer 1079, linii numer 1, na stację Yonggang-no, stacji, która znajduje się w samym sercu miasta. Miał ze sobą 2 kartony na mleko, które wypełnił łatwopalną cieczą. Używając zapalniczki, podpalił pojemniki, co spowodowało wybuch gwałtownego pożaru. Płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie, a ogień i gęsty, toksyczny dym zalały wagony oraz tunele metra. Wnętrza wagonów zbudowane były głównie z plastików, które topiąc się uwalniały czarną chmurę drapiącego gardło i oczy dymu. Pasażerowie, choć początkowo nieświadomi zagrożenia, wkrótce znaleźli się w pułapce piekła, z którego nie było ucieczki. Kim Dae-han w swoim zdeformowanym stanie umysłu widział pożar jako jedyną drogę ucieczki od swoich problemów, nie zdając sobie sprawy z przerażających konsekwencji swojego czynu. W momencie wybuchu pożaru w pociągu znajdowało się około 200 pasażerów. Ludzie próbowali uciekać, jednak drzwi wagonów były zablokowane. Co prawda systemy alarmowe w metrze zaczęły działać, jednak informacja o pożarze nie dotarła od razu do wszystkich stacji. Operatorzy metra próbowali zrozumieć sytuację, ale brak jasnych procedur ewakuacyjnych i niespójna komunikacja spowodowały opóźnienia w reakcjach, a słabe przygotowanie załogi metra pogorszyło sytuację. Podczas gdy pociąg o numerze 1079 płonął, na stację, a dokładniej na tory obok, wjechał kolejny pociąg 1080. Z kolejnymi prawie 200 pasażerami na pokładzie. Ogień rozprzestrzenił się również na niego, łapiąc w objęcia płomieni kolejne 6 wagonów pełnych ludzi. Gęsty dym uniemożliwiał oddychanie i orientację w terenie, co prowadziło do wielu zgonów przez uduszenie. Operatorzy metra w końcu zdali sobie sprawę z powagi sytuacji i zdecydowali się na przerwanie ruchu pociągów. Jednak ta decyzja zapada zbyt późno, by uratować wszystkich pasażerów z płonących wagonów obu pociągów. Wielu z nich już od dawna znajduje się w pułapce bez wyjścia. Wśród chaosu niektórzy pasażerowie wykazali się niesamowitą odwagą i poświęceniem. Pomagali osobom starszym i niepełnosprawnym. Niektórzy pasażerowie wracali do płonących wagonów, żeby ratować innych. Niestety, wiele z tych heroicznych działań zakończyło się tragicznie. Dopiero po ponad 15 minutach pierwsze zespoły ratunkowe docierają na miejsce pożaru. Warunki były ekstremalne, a działania służb ograniczone przez brak odpowiedniego sprzętu i przygotowania na taką katastrofę.
Ewakuacja, o ile ten chaos można tak nazwać, była bardzo chaotyczna, a służby ratunkowe miały trudności z dotarciem do poszkodowanych. Świadkowie tych wydarzeń opisują przerażające sceny. Ludzie krzyczeli, płakali, walczyli o oddech i próbowali wyłamać okna wagonów, by uciec przed zabójczym dymem. Nie udało się. Stacja metra płonęła przez 3 kolejne godziny, pochłaniając wszystko, co na niej pozostało. Sam sprawca przetrwał pożar. Plecy i nogi Kima były dosyć mocno popalone, ale mimo to udało mu się uciec nawet w takim stanie. Mężczyzna szybko został namierzony, zatrzymany i postawiony przed sądem. W trakcie procesu jego stan psychiczny był przedmiotem intensywnych dyskusji. Finalnie Dae Han został uznany za winnego i skazany na karę śmierci. Wyrok ten wywołał mieszane reakcje, ponieważ wielu uważało, że jego choroba psychiczna powinna zostać uwzględniona jako okoliczność łagodząca. Niemniej jednak zbrodnia była tak przerażająca, a straty tak ogromne, że społeczeństwo domagało się surowej kary. Rodziny ofiar czuły, że tylko najsurowsza kara może przynieść im choć odrobinę sprawiedliwości. Sąd ostatecznie zdecydował się pójść na ugodę pomiędzy żądnym krwi społeczeństwem a adwokatami wskazującymi na zły stan psychiczny oraz niepoczytalność mężczyzny. Zapadł nowy, tym razem już ostateczny wyrok – dożywocie. Kim nie spędził długiego czasu w więzieniu. Tego samego, bo 2003 roku zmarł w celi, doznając kolejnego udaru. I choć Kim Dae Han bez dwóch zdań był mordercą odpowiedzialnym za pożar, tak śledztwo wykazało liczne zaniedbania i wady w systemie bezpieczeństwa metra. Brak systemów automatycznego gaszenia pożaru, nieodpowiednie procedury ewakuacyjne, a także niedostateczne szkolenie personelu były kluczowymi czynnikami, które przyczyniły się do skali tragedii, ale także i jej eskalacji. W wyniku tych ustaleń wielu urzędników miejskich i przedstawicieli zarządu metra zostało oskarżonych o zaniedbania doprowadzające do masowej tragedii. Niestety nie znam wyroków urzędników oraz operatorów metra, jednakże obaj kierowcy pociągów zostali skazani na kolejno 4 i 5 lat więzienia za utrudnianie ewakuacji, pośrednio doprowadzając do większej ilości ofiar. A w jaki sposób to utrudniali? Uciekając z pociągu, zgodnie z poleceniem operatorów, zabrali ze sobą klucze do pociągów, co automatycznie zatrzasnęło zamki w jeszcze zamkniętych drzwiach, blokując je na amen. Jedyną więc drogą ucieczki z płonących pociągów było albo wydostanie się przez jeszcze wcześniej otwarte drzwi, w których zamek elektroniczny nie zdążył się zatrzasnąć, albo przez wybite okna. Ta katastrofa wywołała falę oburzenia i smutku w całym kraju. Rodziny ofiar i opinia publiczna domagały się odpowiedzi i działań. Rząd Korei Południowej szybko zareagował, obiecując reformy w systemie bezpieczeństwa. Politycy w obliczu nacisk społecznych zobowiązali się do wprowadzenia surowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w transporcie. I faktycznie, w następstwie tragedii zainstalowano nowoczesne systemy przeciwpożarowe. Zwiększono liczbę wyjść ewakuacyjnych oraz przeprowadzono intensywne szkolenia dla personelu służb transportowych. Zainicjowano też kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Te programy obejmowały szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, procedur ewakuacyjnych oraz podstawowych zasad zachowania w trakcie pożaru. Do wszystkiego doszło przez jednego szaleńca, który, próbując skrzywdzić siebie, odebrał 192 niewinne życia. Jest to tragedia, bolesna tragedia, której można było uniknąć, lecz zostawiła ona Południową Koreę z równie bolesną lekcją dla przyszłych, równie strasznych scenariuszy, na które tym razem, miejmy nadzieję, będą gotowi. Czarne serce.